Znaleźliśmy drzewo, które w 50-tych latach posadził Hans Lipke. Śliwkę. Polską śliwkę, bo to wsadzone przez Hansa Lipke. Słuchajcie, wystarczy tylko przejechać około 30 km. Jest przyjemność i śliwki są darmowe. Nie dam, że w stanie poleci na Manhattan, kupi, wyda pieniądze, przyleci z powrotem do domu, usiądzie, zapali papierosa i je śliwki. Myśli, że jest w raju. W ten czas się nie jest w raju. W raju jest się w ten czas, jak się przyjedzie do przyjaciół Niemców, zobaczy się drzewo posadzone przez Hansa Lipke, Polaka z lat 50. i że je śliweczki. O, i pluje się pestkami. To jest przyjemność. Jeszcze raz powtarzam w imieniu operatora Walerka i Włodeczka gadającego. Wysprzedaż rowerów jest niedługo. Przecena, inaczej mówiąc. Idźcie, kupcie. Nie znaczy, że to na rower to tylko wiosną. W maju rozpoczynamy jazdę. To jest kłamstwo, to jest myślenie komucha. No tamtym ustroju tak było, że pomidory były we wrześniu, truskawki były tylko w czerwcu. Dzisiaj mamy cały rok i cały rok jeździmy też na rowerku. Cały rok jeździmy na rowerku. Transformacja ustrojowa, która się rozpoczęła 4 czerwca 1989 roku, nam na to pozwoliła. Dlatego mówię i powtarzam i zapraszam wspólnie z moim przyjacielem Walerkiem, który nakręca nie byle jaką kamerą, a kamerą japońską. Bo go testać, bo sobie zaoszczędzi, nie leci na Manhattan, przyjedzie do Hansa Lipke, kupi sobie i ten nie kupi, tylko sobie odłożył. To sobie pojadł czereśni, to sobie jabłuszek teraz poje od Hansa Lipke, to sobie pojadł wiśni i ma kamerę. A ty co masz? Nie masz, później gnieciesz puszkę i lecisz do skupu, żeby ją oddać, żeby może na następne starczy. A Walerka na wszystko stać, bo on trzyma z Hansa Lipke. Dlatego mówię, warto jeździć. Tyle atutów, co wam podaję, że warto jeździć na rowerze, zdrowie inne, kieszenie pełne, no mówię wam, no naprawdę. Zapraszam jeszcze dzisiaj, jeszcze będzie parę słów miłych dla was powiedziane, na pewno. A to żeby nie było, że rzucamy słowa na wiatr z operatorem Walerkiem i z gadającym Wodeczkiem w mojej osobie. Proszę, tam była śliwka, tu jest jabłoń i to jest też Hansa Lipke, o proszę, i jabłuszko już jest. I jabłuszko, proszę, jakie piękne, śliczne jabłuszko. Na Manhattanie z parę groszy by kosztowało. A my? O, jakie smaczne! Bardzo smaczne. Bardzo smaczne. Ale może następnym razem, jak tu będziemy, będzie smaczniejsze. Ale żeśmy spróbowali. I nikt nam nie powie, nie oszuka nam, bo my wiemy, że musimy tu za parę dni przyjechać, bo dojrzeją te jabłuszka, zobaczcie. Wszystkie nasze. Nie trzeba iść na Manhattan, wystarczy tylko jabłonie Hansa Lipke. Wszystkie drzewa owocowe po stronie niemieckiej. Ale to tylko w ten czas, jak kupicie rower i zaczniecie na nim jeździć. Bye.